I dajcie w końcu linku do skryptu. W tym odcinku przedstawię wam skrypt na komendę na tabliczkach. Pokazuję, co ten skrypt robi. Tutaj mam przykładowe tabliczki. One nic nie robią, mogę na nie klikać cepiańskie myszy. Nic się nie dzieje, lewy tak samo. To jest zwykła tabliczka. Co najmniej pisze nie znaczenia. Mogę zadać tabliczkę i pisze dzień. Było, dobrze. Gdzie jest on? Ech. O, teraz dobrze jest. Dzień. Tu nie musi napisać na komendę, bo jest dowolny tekst. I teraz wpisujemy komendę tabliczka i mamy napisane, że musimy napisać tabliczka albo gracz, albo konsola. To jest ta osoba, która wykonuje komendę. Jak wpisujemy gracz, to wtedy jakby gracz pisał komendę, a konsola to tak jakby wpisała konsola tą komendę. I wpisujemy, ja wpiszę jako gracz, bo chcę sobie włączyć game moda i ukośnik gmy 0. To źle napisałem, a źle napisałem gracz właśnie, jak widać. O, i ustawiamy tabliczkę, ustawiamy komendę. Klikam prawie myszy i wyłączyło właśnie game moda. Tutaj mi nie włącza, jak widać jeszcze. Dlatego opisujemy jeszcze raz. Tylko tutaj napisze bez ukośnika, bo można i z ukośnikiem, i bez ukośnika można pisać komendy. Jak widać, i tu działa, i tu działa. Więc ja wpisuję tą komendę. Tak działa, ja po prostu wpisał to na czacie game 1. Ten sam efekt jest, jak klikam tutaj właśnie te tabliczki. A teraz wam pokażę, właśnie użyję jako konsola. Piszę tabliczka, konsola, no i to właśnie ta komenda, co widzicie z tej, witajcie. Ustawiono i teraz widzicie, że serwer wysyła, bo ja wpisał jako gracz, to wtedy pisze demon dziecięcy, no i tam co napisałem. A tak to pisze serwer, witajcie. Tą komendę wykonuje konsola. Oczywiście jak ktoś nie ma permisji do danej komendy, to po prostu tak jakby zwyczajnie pisał na czacie tą komendę, czy będzie pisał, że nie masz permisji i tak dalej. No i tu jest ta właśnie tabliczka, co dodałem. Czyli wpiszemy sobie tabliczka, dajmy ten konsola, timeset, to już napisałem, widzę, set day, ustawiłem, teraz klikam, no i się zmienił właśnie na dzień. Na czacie mi się nie pisze, no bo to konsola wysłała tą komendę, więc konsoli napisało, że ustawiła godzinę na inną. No i właśnie to jest to, co ten skrypt robi. Link w opisie będzie za 10 oby w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A nie, znowu ten sam błąd. I teraz przechodzimy do wersji zapisania tego skryptu. Oto jest ten skrypt w formie zapisanej. Dajemy tę komendę, tabliczka. I tutaj mamy dwa argumenty. Pierwszy to jest ten konsola albo gracz, a drugi komenda. Permisja tabliczka. I jeżeli argument 1 jest ustawiony, argument 2 też jest ustawiony. Argument 1 to jest gracz albo konsola. I klocek, na który się patrzymy, to jest właśnie tabliczka. To ustawia wtedy zmienną tabliczka, lokalizacja tabliczki na komendę, a zmienną tabliczka, lokalizacja tabliczki wykonawca na gracz albo konsola, w zależności co napisaliśmy w komendzie. No i nam wysyła, że poprawnie ustawiono komendę na tabliczce. Jeżeli nie patrzymy się na tą właśnie tabliczkę, to pisze nam, że musimy się patrzeć na tabliczkę. Jeżeli właśnie argument 1 to nie jest gracz albo konsola, albo nie jest ustawiony, argument 2 albo pierwszy, wtedy nam wysyła, że tabliczka, właśnie poprawne użycie tej komendy napisze. I tutaj mamy, jeżeli klikniemy prawie myszy, ta zmienna jest ustawiona, czyli użyliśmy tej komendy na tej tablicy, no to wtedy, jeżeli to jest gracz, to wykonuje tą komendę jako mysz, jakbyśmy my tą komendę wykonali, a jeżeli ta zmienna to jest konsola, to wtedy konsola wykonuje właśnie tą komendę, która jest w tej zmienie zapisana. I tu jest, że gdy zniszczymy tabliczkę, i ta tabliczka miała ustawioną jakąś nie konsolę, tylko komendę na sobie miała ustawioną jakąś, to wtedy czyści tą zmienną z komendą, czyści wykonawcę, no i napisze, że usunie tę komendę z tabliczki. No i to jest ten cały skrypt. Link do oglądania, tak jak powiedziałem wcześniej, za 10 łapek w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.